Rozdział 9. Nowe, głębokie granice. Ponieważ jesteście społeczeństwem o kontrolowanych częstotliwościach, zdolność ludzkości do tworzenia technologii została ograniczona. W mniej kontrolowanym społeczeństwie, które ma większy zasięg albo zdolność podróżowania w przestrzeni kosmicznej i większej wymiany pomiędzy systemami, postępy technologii są zdumiewające i podnoszące na duchu. Wiele darów i wpływów pochodzących spoza planety uległo zagłuszeniu. Niektóre informacje dotarły, rzecz jasna, na planetę w różny sposób. A wynikłe z tego technologie przyniosły wielkie zmiany stylu życia. Jedną z tych zmian sposobu życia, która miała miejsce podczas naszego wieku, było wynalezienie kina. Poprzez przemysł filmowy został sprowadzony na planetę cały nowy sposób wpływania na myśli. Tak jak na planecie jest przemysł filmowy, w przestrzeni kosmicznej są istoty posiadające przemysł holograficzny. Wytwarzają one wstawki holograficzne, sceny, które wyglądają jak gdyby były prawdziwe i wprowadzają je poprzez portale do waszej rzeczywistości. Ponieważ te istoty kosmiczne żyją obok was od setek tysięcy lat, a ludzkie częstotliwości są kontrolowane, całkiem łatwo jest wpływać na ludzkie istoty. Wstawek holograficznych używa się na Ziemi, aby manipulować i kontrolować świadomość i zmieniać informacje na dezinformacje. Według nas, ci, którzy używają wstawek holograficznych, nie zawsze sprzyjają przyniesieniu światła, czyli informacji albo rozwoju ludzkości. Mają ukryte motywy, chociaż mogą twierdzić, że kieruje nimi światło. Doświadczenia holograficzne, szczególnie obrazy na niebie, mają na celu wpływanie na duże grupy ludzi jednocześnie. Wiele, chociaż nie wszystkie widoki UFO były wstawkami holograficznymi. Istniały też wstawki holograficzne jednej jednostki zaprojektowane na wiele sposobów, wyświetlane jednocześnie w wielu różnych kulturach. To dlatego niektóre z ziemskich opowieści religijnych są równoległe, z jednego końca świata do drugiego, chociaż nie było fizycznego kontaktu między nimi. Wstawki holograficzne wyglądają dokładnie jak rzeczywistość 3D. Są kreacjami wydarzeń wytworzonych i wprowadzonych w waszą rzeczywistość, aby wyglądały jak elementy pewnego ciągłego procesu. Używa się ich do wpływania na umysły obserwatorów i bardzo trudno je rozpoznać. Będziecie mieli mnóstwo doświadczeń w następnych latach, kiedy na Bliskim Wschodzie i innych obszarach wokół planety wiele pozaziemskich działań ujawni się w całej pełni i zaczną być publikowane informacje o nich. Zostaną usankcjonowane, a niektóre z nich będą wstawkami zaprojektowanymi, aby skierować świadomość ludzkości w stronę jednego porządku świata, a to w celu łatwiejszej kontroli. Wstawki holograficzne posiadają pola energetyczne i mogą być wykrywane metodami różdżkarskimi. Różdżki poruszają się wewnątrz nich inaczej, ponieważ ich pola energetyczne są zróżnicowane i wibrują z niewiarygodną częstotliwością. Można w nie wejść i uczestniczyć w nich. Ludzie mogą być ich częścią i przysięgać, że są realne. Są one jednak zaaranżowanymi wydarzeniami zaprojektowanymi, aby wpływać na ludzkie umysły. Wstawki holograficzne nie są sporządzone dla dostarczenia informacji, lecz dla kontroli. Są po prostu aspektem obecnego stanu techniki. Rzeczywistości mogą być konstruowane i wyświetlane zupełnie jak film. Kino, telewizja i tym podobne są waszą wersją tworzenia rzeczywistości. Istnieją inne, wysoko rozwinięte istoty, które generalnie tworzą rzeczywistości tak rzeczywiste, że nie sposób ich odróżnić. Są one jak promienie światła. Zupełnie tak jak światła reflektorów są wysyłane w nocne niebo wstawki holograficzne i one w ten sposób wysyłają też je na tę planetę poprzez portale. Potrzeba do tego olbrzymiej ilości energii, ponieważ proces ten wiąże się z łączeniem wymiarów.
Ta technika nie istnieje w trzecim wymiarze, istnieje w innych wymiarach i istoty te potrzebują fuzji wymiarów. Jaka jest różnica pomiędzy wymiarami? Dlaczego jeden wymiar jest ważny dla drugiego? Ponieważ każdy wymiar posiada odmienny współczynnik wibracji, czyli sposób, w jaki poruszają się cząsteczki. Te wstawki holograficzne potrzebują miejsc, gdzie wymiary są już złączone, ponieważ muszą przejść przez inne wymiary, aby się tu dostać. Ludzkość jest wciąż ślepa i oszukiwana z powodu nierozwiniętych helic, do których informacja nie mogła się podłączyć. Świetlana rodzina przybyła, aby wszystko to zmienić. Jesteście tutaj, aby nieść nową częstotliwość na planetę i utrzymać ją w waszych ciałach. Aby reszta planety mogła zacząć wibrować z tą samą częstotliwością. Ta częstotliwość wywoła zniszczenie struktur opartych na dwupasmowym DNA na tej planecie. Nie można temu przeszkodzić. Nadszedł czas ewolucji. Ziemia jest gotowa do przejścia przez wszystko, co jest potrzebne do tej ewolucji. Istoty ludzkie muszą się nauczyć odczytywania energii. Muszą się nauczyć używania czegoś więcej niż swoich uszu, oczu, nosa, ust do postrzegania rzeczywistości. Stwierdziliśmy, że oczy, uszy, nos, usta i zmysł dotyku fałszują rzeczywistość. Ograniczają ją. Myślicie, że za pomocą tych zmysłów poznajecie rzeczywistość, podczas gdy w rzeczywistości one ograniczają wasz wybór i odbiór rzeczywistości. Jesteście uczeni od czasów dzieciństwa, aby polegać na waszych oczach, uszach, nosie, ustach, zmyśle dotyku przy interpretacji doświadczeń. Teraz będziecie musieli polegać na innych drogach postrzegania, aby określić pełniej doświadczenie. Jedną z form doświadczania, jakich nie doceniacie, jest czucie. Czucie, wasza wiedza, intuicyjne, psychiczne ja zostało zagłuszone przez kontrolę częstotliwości na planecie, aby nikt z was nie był w stanie go odnaleźć. Gdybyście odnaleźli waszą własną wiedzę i waszą własną drogę intuicji, nie podlegalibyście kontroli. Skąd wiecie, co jest kontrolowane, a co nie? Częścią waszego doświadczenia w tym względzie jest nauczyć się tego. Wchodzić do gorącej wody i wiedzieć, kiedy wyskoczyć. W najgłębszym zakątku waszej istoty istnieje harmonia, którą możecie odkryć i z której możecie zacząć korzystać. Jest to harmonia, która szanuje życie, a przede wszystkim najbardziej szanuje was samych. Jesteście pod swoją własną opieką i dano wam dar szanowania swojego światła, swojego ciała i swojego doświadczenia najlepiej, jak potraficie. Kiedy zaczniecie dobrze się opiekować swoją harmonią, kultywować ją i odkrywać jej cud i możliwości, odkryjecie, że wasze ciało, które na pozór jest czymś w rodzaju brzmienia, które ciągniecie ze sobą, tak naprawdę jest nieocenione. Przynosi wam niewypowiedziane bogactwo. Mając ciało fizyczne, jesteście milionerami. Musicie nauczyć się używać waszego ośrodka czuciowego, uruchamiać i działać na informacje wewnątrz was. Musicie nauczyć się jej ufać. Jako członkowie świetlanej rodziny zamierzacie złączyć wymiary. Waszym zadaniem jest wprowadzić inne wymiary w tę rzeczywistość. Sprawić, aby wasz system nerwowy posługiwał się innymi wahaniami molekularnymi, czyli cząsteczkowymi, i umieć zrobić to prawidłowo. Uczycie się, jak postrzegać poprzez swoje ośrodki czuciowe i jak uczyć innych, aby umieli robić wszystko to, co wy umiecie robić. Jesteście przewodnikami. Rozpoznacie wstawki holograficzne za pomocą czucia. Można wyczuć, że nie są w porządku. Czuć w nich coś podejrzanego czy dziwnego. Kiedy wstawki holograficzne są wprowadzane do waszej rzeczywistości, coś jest nie w porządku.
ponieważ jesteście członkami świetlanej rodziny, wasze szyfry i włókna nie będą czuły się dobrze. Jeśli będziecie oglądali wstawki holograficzne, ponieważ są one używane raczej do kontroli nad wami niż do doprowadzenia do waszego rozwoju, używa się ich, aby doprowadzić wasze emocje do pewnego punktu i aby inni mogli żywić się dzięki nim i aby wprowadzić was na określony poziom działania. Tego rodzaju technologie będą częściej używane w następnej dekadzie. To dlatego mówimy, że ludzkość czeka drastyczne przebudzenie, jeśli chodzi o to, co jest naprawdę rzeczywiste. Granice rzeczywistości są bardzo głębokie. Mówiliśmy o portalu na Bliskim Wschodzie, że jest wymiarowym wejściem czy drzwiami na planetę dla pewnych energii szukających cywilizacji. Pamiętajcie, kiedy opuszczacie sferę planetarną i wchodzicie w kosmos, kiedy już przemierzacie pewne pasy świadomości, musicie znaleźć właściwy portal, aby wrócić na planetę w precyzyjnie określonym czasie albo czasowym korytarzu, którego szukacie. W ten właśnie sposób systemy są zamknięte i izolowane i tak są chronione przed najazdami i przejęciem władzy. Portale znajdują się na kontynencie południowoamerykańskim, północnoamerykańskim, w Azji, w Chinach i na całym globie. Ogromny portal, o którym obecnie mówimy, to portal na Bliskim Wschodzie. Ma on gigantyczne rozmiary. Wiele wstawek holograficznych czy scen zostało wprowadzonych poprzez ten portal, aby zdezorganizować umysły i wierzenia ludzkości. Ponieważ ten portal mieści się w centrum kryzysu, jest pierwszorzędnym kanałem do projekcji wstawek holograficznych. A co za tym idzie, sposobem zmiany systemów wierzeń, aby przekształcić ten chaotyczny świat i skłonić ludzi do pójścia w innym kierunku. Bądźcie świadomi swoich ośrodków czuciowych, kiedy tego rodzaju zdarzenia zaczną występować na tej planecie. Bliski Wschód jest portalem, w którym spotyka się wiele wymiarów i przez który jednostki z innych wymiarów mogą przybyć na tę planetę. Jest punktem zapalnym. W ostatnich czasach, w ciągu minionych 40 czy 50 tysięcy lat, wiele cywilizacji pojawiło się na powierzchni Ziemi i wiele dramatów religijnych rozegrało się na Bliskim Wschodzie. Z powodu wiru wstawki holograficzne są łatwiejsze do wyprodukowania w tym regionie, tak jak na przykład filmy łatwiej jest produkować w Kalifornii. Potencjalną wstawką holograficzną w tym portalu jest przybycie istot pozaziemskich z kosmosu albo powrót Chrystusa. Albo powrót jakiegoś Boga lub jakiegoś Zbawiciela, albo coś, co będzie stanowiło powód, aby wszyscy zaczęli myśleć w ten sam sposób. W tej chwili, jak widzimy, nie ma to nic wspólnego ze światłem. Przykładem wstawki holograficznej, która w przeszłości została wprowadzona na planetę, aby zmienić bieg historii, jest ukrzyżowanie Chrystusa. Dramat, który rozegrał się i przeszedł do waszej historii, nie jest rzeczywistością, do której przybył Chrystus, aby w niej uczestniczyć. Jedna z wersji życia tej jednostki została wymodelowana i zaprojektowana w holograficzny film rozrywkowy, który został następnie wprowadzony i odtworzony, jak gdyby był rzeczywisty. Chrystus przybywał jako grupa istot przez pewien czas. Historia, jaką wam opowiedziano, jest udramatyzowaną, skomercjalizowaną wersją, bardzo mocno kontrolowaną wersją tego, kim była i kim jest ta istota. Część dramatu Chrystusa, której was uczono, była wstawką holograficzną, a część tego, co odkryjecie w przyszłości o Chrystusie, może być inną wstawką holograficzną. Tak więc bądźcie świadomi. Większość ludzi powiedziałaby, że jesteśmy świętokradcami i wysłańcami diabła, gdy to mówimy. Jak możemy kwestionować to, co mówi Biblia? Jak możemy kwestionować te rzeczy? Ponieważ wszystko to mówiły i czyniły patriarchalne organizacje, które promowały same siebie. To było wszystko, czym byli. Wykorzystywano ich do przywrócenia kontroli energii na planecie. W rzeczywistości Chrystus został wysłany jako burzyciel systemu, członek świetlanej rodziny,
aby przenieść światło przez portal na Bliskim Wschodzie. Otworzyło to dla wielu drogę wejścia i zasiania rzeczywistości, co przygotowało świadomość ludzkości na cykl, który zakończy się w przybliżeniu w ciągu następnych 20 lat, w zależności od przebiegu zdarzeń. Chrystus przybył nie jako jednostka, ale jako pewna liczba jednostek, wpływając na ludzi w ciemnej godzinie ludzkości. Godzinie, kiedy istoty ludzkie były już gotowe, by zrozumieć swoje tajemnice. Jedną z rzeczy, które nie zostały przedstawione wam w bardzo prawdziwy sposób, był fakt, że Chrystusa bardzo dobrze przyjmowano. Rodzaj energii, którą istoty będące Chrystusem przyniosły na planetę, był przyjmowany bardzo pozytywnie. Z istotą będącą Chrystusem wiążą się liczne dramaty. Istnieje pierwotny plan, plan przybycia grupy Chrystusa, szerzenia światła czy informacji i pokazania ludzkości, do czego jest zdolne ciało ludzkie. Pewne istoty powiedziały wtedy, co z tym zrobimy? Ten człowiek przechodzi przez nasz portal, a my chcemy mieć kontrolę nad tym portalem. Jak będziemy w stanie zużytkować tę energię? To wszechświat wolnej woli i możemy robić to, co chcemy. Tak więc stworzyli holograficzną wstawkę, jak Chrystus zostaje ukrzyżowany, aby wytworzyć strach i aby popchnąć świadomość w stronę, która wcale nie była pierwotnie zamierzona. To znaczy, że we wszechświecie wolnej woli jest możliwe, szczególnie w obszarze portali, aby jedna grupa bogów ingerowała w historię innej grupy i wstawiała swoją własną wersję tej historii. W danym czasie być może nie ma to wpływu na wielu, aczkolwiek po upływie pewnego czasu wpływ wstawki holograficznej jest ostatecznie znany. Wiemy, że jest to frustrujące dla wielu z was, jednak dzieląc się tą informacją, pobudzamy was, abyście działali, czuli, pamiętali, a nie myśleli tak wiele. To nie jest proces logicznego myślenia, to proces czucia. Co dzieje się z waszym ciałem? Zapytajcie siebie, czym jest moja tożsamość? Jak to jest możliwe? Kim jestem wewnątrz tego? Wtedy zaczniecie odsłaniać przed sobą więcej tego, kim jesteście i będziecie w stanie zrozumieć wiele rzeczy. Czy rozumiecie, dlaczego przybyliśmy tutaj, aby zburzyć system? Czy rozumiecie, jak kompleksowa jest kontrola częstotliwości? Czy rozumiecie, jak delikatna i cienka jest rzeczywistość? Czy rozumiecie, jak możliwe dla was jest panowanie nad rzeczywistością, jeżeli ludzie zharmonizują się ze sobą i będą działać zgodnie z tym, do czego są przeznaczeni, wierzyć i tworzyć przez swoje umysły? Powiedzieliśmy jakiś czas temu, że światło jest niedoceniane na tej planecie. Jest to prawdą. Gdyby stało się wiadome, ile jednostek zdobywa suwerenność nad swoimi myślami i życiem i żyje, aby uczyć jej innych, ci, którzy są u was, u władzy, mogliby bardzo szybko coś z tym zrobić. Światło jest lekceważone i to dobrze, ponieważ światło wyzwoli was wszystkich. Macie ekscytujące zadanie, pracę godną pozazdroszczenia i otrzymacie każdą pomoc, jakiej możecie potrzebować, aby wykonać to zadanie. Następuje olbrzymi napływ na planetę istot i statków macierzystych, które teraz działają jako pośrednicy, albo może dosłownie przetworniki energii. Promienie światła docierające na planetę pochodzą ze starych, pradawnych systemów gwiezdnych, które od zamierzchłych czasów współdziałały z Ziemią. Wiele z nich zostało po prostu ponumerowanych przez waszych astronomów, podczas gdy inne mają nazwy, które są wam znajome. Syriusz, Arktur, Orion, Plejady i inne. Promienie światła są łapane przez dużą liczbę statków macierzystych otaczających Ziemię, przefiltrowane przez całkiem inny system, po czym wyrzucane na planetę. Wielu z was ma w ciele implanty, aby reagować na ten rodzaj łączności.
aby omijać psychotroniczne przeszkody i zakłócenia, które mogłyby zagłuszyć Wasze częstotliwości i uniemożliwiać Wam odbiór tej informacji. Te implanty nie są szkodliwe. Nie zostaliście uprowadzeni i poddani badaniom, aby otrzymać je wbrew Waszej woli. Są to eteryczne implanty, które Wy nazywacie narzędziami do otrzymywania energii spoza planety. Te implanty są teraz uruchamiane. Wielu z Was stwierdza, że czujecie się odmienieni. O różnych porach dnia, szczególnie kiedy kładziecie się spać, słyszycie różne dźwięki albo czujecie coś w rodzaju elektrycznych wibracji w swoim ciele. Kiedy w promieniach światła wysyłana jest do Was informacja, Wasze ciało musi być zdolne do jej przyjęcia. Aby Wasze ciało ją przyjęło, musi znajdować się w określonym stanie. Informacja jest jak prąd. I jeśli Wasze ciało nie może tym prądem kierować, popada w stan dyskomfortu. Ludzie na Ziemi zostali zaprogramowani na obecne czasy i nie inkarnował na tej planecie nikt, kto mógłby powiedzieć, że nie wiedział, co tu się będzie działo. Nikt nie narodził się na tej planecie bez mechanizmu wewnętrznego, który można uruchomić, aby dostroić się do tych częstotliwości albo nastawić na umiejętność ich gromadzenia. Zachęciliśmy wielu z Was do wyjścia poza logiczny umysł, ponieważ logiczny umysł wchodzi w konflikt z tą informacją i energią elektryczną. W ciągu następnych lat Wasze zrozumienie i wibracja zgodna z przychodzącymi do Was częstotliwościami będzie działać na zasadzie włączenia własnego radia. Będziecie mieli bezpośrednie połączenie telepatyczne z nadającymi do Was statkami macierzystymi. Przyjdzie czas, kiedy nie pomyślicie nawet o pójściu na sesję channelingu, przekazywania informacji, ponieważ będziecie mieli swoje własne połączenie z informacją. Bogactwo informacji, którą otrzymacie, wpłynie na Was uspokajająco. Będzie wysyłana, abyście mieli pełną świadomość tego, co się dzieje. Kiedy staniecie się bardziej ufni, będziecie mogli uzyskać kontakt z istotą świetlną, która przyjdzie do Was w fizycznej formie i zacznie Was nauczać. Channeling, czyli proces poszerzania informacji poprzez inną istotę, stanie się kompletnie archaiczny, jako że każdy z Was będzie miał kontakt ze swoją własną istotą, która będzie go uczyć. Tymczasem my jesteśmy tutaj, aby Was nauczać, aby przypomnieć Wam, kim jesteście i dawać Wam ideę tego, co możecie przyciągać do siebie bardziej niż czegokolwiek. Pragniemy pomóc Wam jako członkom świetlanej rodziny w osiągnięciu sukcesu w wyzwoleniu ludzkości. Skoncentrujcie się na Waszym tańcu. Przy jakich dźwiękach tańczycie? Według jakiej magicznej woli działacie? I na jakie wyżyny zechcecie popchnąć świadomość, aby na nowo określić swoje możliwości i jej możliwości. Rozdział 10. Nowy paradygmat światła. Kim są zwiastuni świtu i jaka jest ich rola? Zwiastuni świtu to są ci, którzy niosą promienie słońca i przynoszą światło i wiedzę. Posiadają starodawną organizację, wiekowe społeczeństwo i starożytne więzi duchowe, utrzymujące ich przy wykonywaniu określonej pracy w określonych systemach gwiezdnych. Jesteście członkami społeczności zwiastunów świtu. Inaczej nie zainteresowałaby Was ta książka. Członkowie tej elitarnej organizacji przybywają na Ziemię w różnych czasach, aby wykonać swoją pracę. Następuje to w momencie, gdy zostaje ustanowiony cykl, a bieg wydarzeń pozwala im na połączenie wewnątrz swej istoty energii z dalekiego kosmosu i energii z Ziemi. Energie z kosmosu zawsze przybywają na Ziemię, a energie Ziemi zawsze wznoszą się ku kosmosowi. Ludzkość tworzy święty most między Ziemią a niebem, zwany też przez niektórych tęczowym mostem.
Zwiastuni świtu pozwalają połączyć się tym energiom, aby obudził się w nich świt, czyli światło. Wtedy niosą ten świt cywilizacjom. Oto kim jesteście. Oto co robicie. To samo robi wielu innych. Jesteście zwiastunami świtu. Jest pewna pozycja, która ułatwi spełnienie zobowiązania, jakie podjęliście jako zwiastuni świtu. Jest to pozycja przyzwolenia, odejścia od pobłażania sobie i lekceważenia waszych doświadczeń. Dla zwiastunów świtu każde ogniwo tworzy całość. Niezależnie od tego, jak jest skonstruowane, niezależnie jaka jest jego siła lub słabość i jak wielka lub mała jest jego rola. Siła, słabość czy wpływ nie muszą być konieczne i porównywane. Są po prostu pozycje, które świadomość wybiera, aby się na nich skupić w swoim własnym tańcu rzeczywistości. Uczymy was prawdy o was samych i pomagamy w odblokowaniu tego, co znajduje się wewnątrz was, nie poza wami. Jako zwiastuni świtu przeżywacie swoją najciemniejszą godzinę przed świtem, aby może zastanawiając się, czy ukaże się promień światła. Wtedy niemal w jednej chwili znikąd pojawi się światło. Skąd przybędzie? Jak odmieni wasze myślenie? Jak to jest możliwe, że egzystencja jest w jednej chwili tak ciemna? Jak tylko to możliwe, a w następnej chwili pojawia się światło? Jako zwiastuni świtu, siłą woli, sprawicie, aby to światło zaświtało. Uczono was tego. To wasza mocna strona. Wy, zwiastuni świtu, znani także jako świetlana rodzina, zgodziliście się przejść przez proces mutacji, aby rozwinąć się w wyższe istoty. Mieliście taki zamiar i świadomie wyraziliście na to zgodę. Przynosicie światło z powrotem na planetę. Powodujecie nową ewolucję ludzkości i stwarzacie kosmiczny skok ewolucyjny w świadomości i inteligencji, możliwy dzięki zakotwiczeniu częstotliwości najpierw w waszych własnych ciałach i utrzymywaniu jej przy życiu. Świetlana rodzina przybywa z centralnego punktu działania, ze źródła w tym wszechświecie, działającego jako stacja nadawcza. W waszym układzie galaktycznym są centralne Słońca, istnieje również centralne Słońce Wszechświata. Majowie nazywali to centralne Słońce Alkion. Inni znali je pod innymi nazwami. Słońce to posiada światło, a światło zawiera informacje, bardzo upraszczając. Członkowie świetlanej rodziny przybywają z miejsca, które jest centralnym składem informacji Wszechświata. Działacie w cyklu wychodzącym z tego centralnego Słońca i niesiecie z niego informacje poprzez różne systemy tego Wszechświata. Spiskujecie, planujecie i podróżujecie. Jesteście wyjątkowi pod tym względem i wiecie o tym. Kiedy patrzycie na ludzi, wiecie, że bardzo się od nich różnicie. Uwielbiacie robić zamieszanie i rozsadzać systemy. Kiedy gdzieś jest napisane wstęp wzbroniony, może to być dobre dla każdego innego, ale nie dla was. Wy wchodzicie wszędzie tam, gdzie coś jest zamknięte, aby tylko móc to otworzyć. Działacie, rozdzielając się na mnóstwo wielowymiarowych jednostek, po czym wchodzicie do systemów i zmieniacie je. Czasem wcielacie się w tych systemach przez setki tysięcy lat, przygotowując się na czas, kiedy zostaniecie wezwani do zburzenia tych systemów. Kontynuacja stanowi wasze wsparcie. Na przykład wcielacie się na Ziemi wiele razy, abyście, jeżeli nadejdzie wezwanie, by Ziemia została otwarta, a paradygmat uległ zmianie, mogli powiedzieć: byłem tam 247 razy w wielu postaciach i raz byłem w stanie podnieść swoje ciało. Zrobiłem to i to i to i to.
Jeżeli biorę udział w tej grze, aby rozsadzić ten system, jestem pewien, że mogę odświeżyć swoje wspomnienia, wykorzystać je, zbuntować się przeciw prawom i wykonać zadanie. Czasami to się nie zdarza i trzeba dla jakichś powodów odstąpić od wykonania planu. Jest to dla Was bardzo przygnębiające doświadczenie. Jednak, kiedy wszystko przebiega zgodnie z planem i udaje Wam się rozsadzić system i stworzyć nowy paradygmat światła, jest to dla Was jak kosmiczny orgazm. Członkowie Zwiastunów Świtu, czyli wielkiej świetlanej rodziny, pracują w drużynach. Nie wchodzi się w system samotnie. Potrzebujecie się trochę nawzajem, aby wykonać tę pracę, ponieważ sami nie musicie utrzymywać częstotliwości. Dzięki działaniu w zespołach wzrastają Wasze szanse szczęśliwego przeprowadzenia planu. Spełniacie rolę promieni i spirali światła centralnego Słońca, elementów, które są bardzo inteligentne. Kieruje Wami wielka inteligencja znajdująca się wewnątrz centralnego Słońca. Światło jest królestwem świadomości i jego egzystencja ma swój cel. Opowiadamy Wam dzisiaj historię, którą jesteście w stanie pojąć. Przemawiając do ludzi, za każdym razem, kiedy pojmujecie więcej, dajemy Wam więcej. Nie chcemy, abyście myśleli, że światło jest najszlachetniejsze ze wszystkiego, co istnieje. Coś w samym sercu Waszej duszy łączy Was z tym źródłem światła i zachęca Was do tego zajęcia, ale nie czyni to tego zajęcia lepszym od każdego innego. Są inne istoty posiadające inne źródła i mające inne zamiary, które sprawiają, że ta gra jest możliwa. Nauczycie się tego. Przypominamy Wam, że najwyższy Stwórca stwarza to wszystko i wszystko, co stworzył, obdarza sobą. Wy szukacie samoświadomości. Najwyższy Stwórca także ją opanowywuje. Chce być świadomy siebie we wszystkich rzeczach i obdarzać rzeczy, w których jest, świadomością, że jest w nich najwyższy Stwórca. Świadomość jest jak lustro, krążące tam i z powrotem pomiędzy najwyższym Stwórcą a całym stworzeniem, aż do najmniejszego robaczka. Tak jak istnieje w świetle, najwyższy Stwórca jest także w tak zwanym złu. Wie, że zło również ma boski cel. Istnieje wiele królestw świadomości. Królestwa świadomości to wymyślone słowa na określenie pojęć, które chcielibyśmy, abyście objęli myślą. W królestwach świadomości istnieje podobieństwo energii. Jest wiele rodzajów królestw świadomości. Świetlana rodzina przybywa z konkretnego królestwa świadomości. Kiedy Wasza świadomość pozna prawa tworzenia, posługiwania się i zarządzania rzeczywistością, będzie Wam bardzo łatwo przybrać jakąkolwiek wybraną postać. Ci z Was, którzy obudzili swoje szamanistyczne wspomnienia kulturowe, wiedzą dobrze, że część nauk kultur pierwotnych dotyczyła sposobów wchodzenia w inne rzeczywistości i zmiany postaci. Szamani w niektórych kulturach byli otaczani czcią za te umiejętności. Nieśli je w kodzie genetycznym i było ich niewielu na planecie w stosunku do całej populacji. Kultywowali magię i misteria i przekazywali swoją wiedzę potomnym. Umieli przybierać postaci zwierząt i różne inne kształty i przebrania. Była to doprawdy niezwykle głęboka wiedza. Ponieważ wiedza ta istnieje na planecie, oczywiście istnieje także poza planetą. Ziemia jest obecnie miejscem wzmożonego działania, punktem zapalnym. Jest zaprogramowana na rozpoczęcie swojej własnej ewolucji, niekoniecznie rewolucji, w celu zmiany stylu życia w Stanach Zjednoczonych, ale w celu przesunięcia wymiarów, co zmieni całą przestrzeń wokół Ziemi. Wiele istot pozaziemskich, ciekawych Waszych form życia wie, jak przekształcić swoje struktury cząsteczkowe i przybywa na planetę, przybierając postać ludzką. W czasach burzliwych zmian, kiedy istnieje możliwość połączenia i zderzenia wymiarów, jak to ustaliliście na Ziemi, występuje
wielkie zgrupowanie energii, które przybywają, aby wziąć udział w tym wielkim widowisku. Widowisko odbywa się na wielu poziomach, nie tylko w 3D. Reakcja łańcuchowa przebiega przez wszystkie wymiary istnienia i całą świadomość. Niektóre istoty przedostają się na Ziemię w przebraniu istot ludzkich albo inkarnują, korzystając z okazji zdobycia przepustki do tej rzeczywistości i znalezienia się tutaj podczas tego wydarzenia. Być może niektórzy z tych, których uważacie za obcych na planecie, nie przybywających tu jako burzyciele systemów, są tutaj, aby obserwować, uczestniczyć i zrozumieć, aby móc zabrać te informacje do swoich własnych systemów, które przez cały czas się rozwijają. Istnieją inteligentne istoty, które potrafią przybrać postać ludzką i doskonale odgrywają te role. Czasami ich wspomnienia pozostają nienaruszone, czasami zaś opuszcza się na nie zasłona. Istotom tym nie zawsze jest łatwo przybyć tutaj, z pełną świadomością pamięci tego, kim są, gdzie indziej, z powodu kontroli częstotliwości. W ciągu następnych kilku lat wzrośnie wasza świadomość faktu, iż jesteście członkami świetlanej rodziny w przebraniu istot ludzkich. Część planowanej ewolucji gatunku ludzkiego i przemodelowania ludzkiego DNA obejmuje otwarcie banków pamięci wszystkich ludzi i przypomnienie sobie, kim są. W innych wymiarach rzeczywistości panują oczywiście inne doświadczenia i inne prawa. W 3D, gdzie byliście tak długo izolowani jako gatunek ludzki, istnieje ograniczenie co do tego, czego możecie doświadczać. Trzeci wymiar został zaprojektowany jako skupienie się na jednej istniejącej rzeczywistości naraz. Jest zaprojektowany w ten sposób zgodnie z częstotliwością i pulsacją nerwową i współczynnikiem, którym częstotliwość ta reguluje pulsacje nerwowe wewnątrz ciała. Jesteście magnetycznie i bioenergetycznie nastrojeni i zaprojektowani. Członkowie świetlanej rodziny są czymś o wiele więcej niż ludźmi. Co charakterystyczne, jesteście najwyższymi zdobywcami w wielowymiarowym królestwie. Jako członek świetlanej rodziny jednostka stara się o stanowisko w wielowymiarowym królestwie. Jako członkowie świetlanej rodziny inkarnowaliście na tej planecie, aby przygotować się do swojej pracy. Na czym polega wasza praca? Jest całkiem prosta. Wznosicie częstotliwość do systemów, które mają ograniczoną częstotliwość światła, ponieważ światło jest informacją. To nie są suche dane z komputera. To informacja transmitowana biologicznie przez elektromagnetyczny przekaźnik świadomości. Oto w czym jesteście ekspertami. Gdybyście mieli wydrukować sobie wizytówkę mającą pełną pamięć swojej tożsamości, brzmiałoby to mniej więcej tak. Buntownik, członek świetlanej rodziny, burzyciel systemów, do dyspozycji przy zmianie systemów świadomości wewnątrz wszechświata woli własnej. Na żądanie. To do was pasuje. To właśnie robicie. To aspekt waszej tożsamości wspólny dla was wszystkich. A są was tu teraz miliony. Przede wszystkim macie pamiętać, kim jesteście. Działać wielowymiarowo wewnątrz systemu. I uczyć istoty ludzkie rdzennych mieszkańców tej planety, którzy przez tak długi czas pozostawali pod kontrolą częstotliwości nowego systemu. Przybraliście postać ludzką. Gdy tylko to sobie uświadomicie, wyzwolicie się z ludzkich dramatów i ludzkiego dylematu kontroli częstotliwości. Zanim grupa najeźdźców, bogów, stwórców 300 tysięcy lat temu zaprowadziła kontrolę częstotliwości, rdzenne gatunki były bardzo inteligentne. Miały dobrze rozwinięty system przejmowania informacji i mogły bezpośrednio przyjmować informacje z kosmosu, będąc na planecie. Miały również różne sposoby rozpowszechniania wiedzy, którą otrzymywały.
Rozpowszechnianie wiedzy na planecie obecnie oparte jest na technice, czymś istniejącym poza wami. Jest to jeszcze jeden rachunek za dobra, jakie wam sprzedano jako narzędzia kontroli. Dawno temu komunikacja na planecie przebiegała przez kontaktowanie się przy użyciu mechanizmów wewnętrznych, a nie technologii istniejącej poza wami. Większość ludzi nie może ogarnąć myślą, że ich historia sięga wstecz głębiej niż kilka tysięcy lat. Dowiecie się, przypomnicie i nauczycie ludzi na planecie, że ich historia liczy sobie miliony lat. Najpierw odkryjecie i przyswoicie historię planety w ciągu minionych 300 tysięcy lat, abyście mogli szerzyć obraz ludzkiego dylematu. Pamiętajcie, cała ta historia znajduje się wewnątrz was, nie poza wami. Dzisiaj gatunek ludzki tworzy poza sobą, co jest wewnątrz niego, czego musi się dopiero dowiedzieć. To część Mistrzostwa Światła. Kiedy wasza wielka biblioteka została wtrącona w chaos, zostawiono niewielki ułamek danych, które pozwalały na kontrolowanie gatunku, manipulowanie i zarządzanie nim. A mimo to dane te zapewniały samodzielne funkcjonowanie gatunku, podejmowanie zadań i pobudzanie go jako formy życia i formy świadomości do produkowania określonej częstotliwości strachu. Strach był krzewiony na tej planecie przez ostatnie 300 tysięcy lat jako substancja kontrolna w każdej możliwej wersji. Kiedy istota ludzka wchodzi w rezonans elektromagnetyczny i nadaje na częstotliwości strachu, wysyłany jest przekaz świadomości. Dokąd idzie strach? Dokąd idą wasze myśli? Dokąd idą wasze emocje? Powiedzieliśmy już, że świadomość bierze udział w grupowej produkcji pożywienia. Jako burzyciele systemów przybyliście, aby zniszczyć źródło pożywienia, którym jest strach i chaos, albo je zmienić na inne. Ci, którzy odżywiają się tym pożywieniem, będą musieli albo zmienić swoją dietę, albo opuścić planetę. Jesteście tu, aby nieść informacje, światło, zrozumienie, że jest szansa na zmianę i źródło pożywienia, które działa w kooperacji i harmonii ze światłem. To właśnie robicie i za to jesteście odpowiedzialni. Rozumiemy, że niektórzy z was są bardzo zaintrygowani, jak to zrobić, jak osiągnąć ten stan nieskazitelności w waszym życiu. Jedną z pierwszych rzeczy, o jakie prosimy każdego z was już od tej chwili, to abyście nie opierali żadnych przyszłych doświadczeń na swojej przeszłości. Wszyscy uwielbiacie wskazywać przeszłość jako usprawiedliwienie dla tego, co może się stać w przyszłości. Jesteście z tego znani. Musicie jednak działać tak, jakbyście byli nowymi przybyszami, niewinnymi jak dzieci i gotowymi wkroczyć w warunki swego codziennego życia. Kiedy będziecie budzić się każdego ranka i wkraczać w nowy dzień, ustalcie jasno, czego zamierzacie doświadczać tego dnia. Jeżeli nie robicie tego wcale lub nie macie nawyku robienia tego, lepiej będzie, jeżeli zaczniecie to robić. W ten sposób projektujecie tę rzeczywistość. Jak wspomnieliśmy już przedtem, wielką tajemnicą trzymaną w ukryciu przed ludźmi jest fakt, że myśl stwarza doświadczenie i rzeczywistość. Cała rzeczywistość jest stwarzana przez myśl. Wszystko jest subiektywne. To jest subiektywne doświadczenie. Z elektromagnetycznego punktu widzenia jesteście jednak istotami kontrolowanymi w taki sposób, abyście stwarzali doświadczenia wewnątrz określonego spektrum rzeczywistości. Wy, którzy jesteście członkami świetlanej rodziny, jesteście dobrze dostrojeni do możliwości wprowadzenia nowych częstotliwości. Przybyliście tutaj, aby utrzymać nowe częstotliwości wysyłane
do Was z przestrzeni kosmicznej, które wprawiają w ruch nowy wzorzec w Waszych ciałach. Kiedy zaczniecie rozumieć, że to jest Waszym celem, zaczniecie świadomie kształtować swój cel, aby osiągnąć jasną świadomość tego, czego chcecie. Każdy z Was na swój sposób lubi dramaty. Nudzicie się, jeżeli się nic nie dzieje. Dlatego właśnie stworzyliście ten plan, ten najazd. W rzeczywistości świat został zaprojektowany dawno temu, przed najazdem, przez istoty ze świetlanej rodziny. Jako członkowie świetlanej rodziny byliście pierwszymi projektantami. Było tu wiele bogatych zasobów świadomości, do których można się było swobodnie dołączyć i zużytkować je. Kiedy istoty z innych rodzin, które nazywacie ciemnymi, przejęły władzę nad tą planetą, bardzo skutecznie odcięły dopływ światła. Obecnie światła jest tylko tyle, ile może go dostarczyć Wasz paradygmat, ale na zewnątrz są także inne drużyny i królestwa. Na razie będziemy po prostu zajmować się światłem i ciemnością. Ciemnej drużynie na długo udało się odciąć dostęp do światła, jednak czas ten dobiegł końca. Jesteście buntownikami światła i zdecydowaliście się powrócić i zainscenizować jeszcze jeden najazd świadomości. W tej chwili są Was miliony. Ponieważ dowiedzieliście się, działając z energią najwyższego Stwórcy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszyscy osiągną wielkie bogactwo świadomości. Kiedy zaczniecie wprowadzać światło do Waszych ciał i na planetę, może to wpłynąć na wielu ludzi. Światło może ich przeniknąć i wywołać reakcję, ponieważ im więcej przyniesiecie światła, tym szybciej będzie się ono rozprzestrzeniać. Światło zdecydowanie rozrasta się na planecie, jako że przypominacie sobie, że jesteście rdzennym gatunkiem, współdziałającym blisko z pierwszymi projektantami, przybyłym, aby odebrać swój świat najeźdźcom. Rozdział 11. Nazwa gry. Aby przetrwać w nadchodzących czasach, niezbędne jest przyjęcie idei objawiania myśli, czyli nadświadomości. Obecnie nadświadomość jest dla Was tylko pustym słowem. Pojęcie to nie jest w Was zakorzenione, ponieważ nie jesteście w stanie wyobrazić sobie podobnego zharmonizowania i wypełnienia tak wielką ilością informacji. Niemniej, w miarę jak się rozwijacie, dążycie właśnie ku temu. Niektórzy uświadamiają sobie, że ten rozwój świadomości może zacząć rozprzestrzeniać się na całą planetę i liczą, że to nie nastąpi. Ale to już nastąpiło. Powróciliśmy do Waszej przeszłości, aby Was o tym zapewnić. Pierwsza przychodzi myśl. Doświadczenie jest zawsze wtórne. Nigdy nie jest na odwrót. Także zdobywasz doświadczenie i na nim opierasz swoją myśl. Zawsze Twoje doświadczenie jest bezpośrednim odbiciem tego, co myślisz. Podstawą jest pewność i poznanie swojej własnej mocy. Wasze myśli przez cały czas tworzą Wasz świat. Nie od czasu do czasu, przez cały czas. Ponieważ jesteście bombardowani tak wieloma wibracjami kontrolującymi częstotliwość, których zadaniem jest nie dopuścić, abyście zyskali pewność, wahacie się. Musicie jako gatunek postanowić, że pozostaniecie bardzo czyści, skupieni i będziecie zawsze koncentrować się na chwili obecnej. Przestańcie żyć przyszłością lub przeszłością. Zawsze żyjcie w swoim teraz. Powiedzcie sobie, czego chcę. Chcę przyspieszyć swój osobisty rozwój. Chcę, aby duch pomagał mi osiągnąć większe możliwości. Chcę, aby moje ciało się zregenerowało. Chcę emanować zdrowiem. Pragnę odrzucić trudności, abym mógł być żywym przykładem tego, czym może stać się ludzkość. Taki sposób myślenia. Panowanie nad swoją istotą
i wyrażanie, żądanie tego, czego chcecie, przyniesie Wam wszystko w procesie przyspieszenia. Obserwuj swoje wzorce zachowania. Jeżeli zauważysz, że zaprzeczasz, jakobyś tworzył cząstkę swego doświadczenia i nie chcesz posiadać go jako swojej kreacji, to po prostu popatrz na nie. Powiedz, czyż to nieciekawe? Robię to cały czas. Nie chcę posiadać tego, co tworzę. Jeśli to mi się nie podoba, winię kogoś innego. Zobaczymy, jak długo będę to robił. I obym znalazł sposób na wytworzenie innego wzorca zachowania. Nie osądzaj samego siebie. Zacznij mówić do siebie. Przyjmę odpowiedzialność za wszystko, co mi się wydarzy. Jeżeli nie spodoba mi się to, co mi się przytrafia, zacznę pytać się siebie, dlaczego stwarzam te rzeczy, które mi się teraz nie podobają. Być może ma to zwrócić moją uwagę na coś, czego nie dostrzegam, a nie jest dla mnie korzystne, abym mógł to zmienić. Zawsze działaj tak, jak gdyby wszystko, co robisz, miało nieskazitelny, najwyższy, doskonały cel. Działaj tak, jakby od pomyślnego przebiegu każdego zdarzenia, w jakim bierzesz udział, zależało Twoje najwyższe dobro i największa szansa. Zawsze postępuj w ten sposób. Jeżeli idziesz ulicą i ktoś mówi Ci, celuję Ci w plecy z pistoletu, oddaj mi Twój portfel. Postępuj tak, jak gdyby dano Ci szansę najwyższego rozwoju. Nigdy nie wiadomo, jakie osiągniesz rezultaty, jeżeli zaczniesz postępować w ten sposób. Kiedy postępujesz, jak gdyby, działasz, nie wiedząc i nie oczekując. To kwestia podejścia. Jeżeli wszyscy mielibyście takie podejście i działalibyście tak, jak gdyby każde zdarzenie było zaplanowane w celu posunięcia Was naprzód w rozwoju i świadomości, wtedy moglibyście odwrócić się za siebie i odkryć, że osoba trzymająca pistolet przystawiony do Waszych pleców jest kopią lub częścią Was samych. Moglibyście coś uleczyć? Moglibyście uzyskać sposobność zrobienia czegoś, czego się obawiacie? Nie obawiajcie się tego, co tworzycie. Ufajcie temu, co tworzycie. Ufajcie, że jest w tym zawsze coś dla Was. Nie skrywajcie głęboko Waszych kłopotów, jak gdyby były to brudne, stare, okropne przedmioty, których już nie chcielibyście oglądać. Uporajcie się z tymi kłopotami, przestańcie je w kółko przeżywać i zatracać się w nich. Zrozumcie jednak, że kłopot, jaki macie ze swoją matką, bratem, siostrą, kochankiem, to coś, z czego możecie skorzystać za 20 lat, aby osiągnąć całkiem nową realizację. Tak więc, niech kłopoty życiowe będą dla Was rodzajem kartoteki, takim archiwum. Uporacie się z nimi, rozważcie je najlepiej, jak potraficie, pogódźcie się z nimi, zaakceptujcie w nich cząstkę siebie, a potem pozwólcie im przebiec znowu przez swoją świadomość, aby czegoś Was nauczyły. Niech będą dla Was raczej niewyczerpanym skarbcem doświadczenia niż przeszkodami, które chcecie zostawić za sobą. Z tymi rzeczami wiążą się emocje. A pamiętajcie, emocja może przenieść Was w inne dziedziny aktywności. Czy wierzycie, że tworzycie swoją rzeczywistość tylko w pewnych dziedzinach, w innych natomiast jesteście bezsilni? Czy upieracie się, że nie macie kontroli nad pewnymi obszarami swojego życia? Czy rezygnujecie z tego, co w sposób naturalny do Was należy, ponieważ społeczeństwo mówi Wam, że nie możecie tego mieć? Odkryjcie, że wydarzenia nie spadają z nieba. Niektórzy z Was wierzą, że sami tworzą swoją własną rzeczywistość. Natomiast inni nie, szczególnie niemowlęta, którym przytrafiają się najrozmaitsze rzeczy. Wielu z Was
Trudno pojąć, że pozornie bezsilne dzieci albo głodujący ludzie także stworzyli swoją rzeczywistość. Zawsze, ilekroć wczujecie się w mentalność ofiary, wysyłacie ludziom sygnał, że są bezsilni. Musicie nauczyć się szanować przeżycia i nauki innych ludzi. Zdajecie sobie sprawę, że nie dowiecie się z gazety o prawdopodobieństwie zmian, potencjalnie możliwych dla wszystkich zaangażowanych w konkretny scenariusz, ponieważ gazety nie donoszą i nie opisują rzeczy w ten sposób. Nie rozumiecie ukrytych powiązań zdarzeń. Wasze media przedstawiają tylko nieśmiertelne, tak zwane fakty i ignorują bogate podłoże emocjonalne, które towarzyszy ludzkim przeżyciom i naukom. Z jakimkolwiek zetkniecie się zdarzeniem z prasy albo dramatem światowym, w którym ludzie wyglądają na bezradne ofiary, szanujcie ich i szanujcie siebie, uznając, że oni tworzą swoją własną rzeczywistość. Może nie być to rzeczywistość, z której można się czegoś nauczyć, ani nic, w czym chcielibyście uczestniczyć. Musicie zrozumieć, że inni muszą przejść przez obszary gęstości, aby przybliżyć się do światła. Czasami droga do oświecenia prowadzi przez największe nieszczęścia i trudności. Kiedy idziecie do restauracji i zamawiacie danie, na które macie ochotę, kucharz je przygotowuje, a kelnerzy przynoszą. Zamawiacie je, jednak nie przyrządzacie go sami. Kucharze, czyli energia duchowa, przyrządzają je. Jednak to wy decydujecie, aby je przed wami postawili. Nie postawią go przed wami, jeżeli nie pójdziecie do restauracji, aby je zamówić. Tak więc, jesteście za nie odpowiedzialni i płacicie za nie. Tak samo jest w życiu. Życie jest jak restauracja. Nauczcie się zamawiać to, co chcecie od życia. Tak jak to robicie w restauracji. A potem wierzcie, że ponieważ to zamówiliście, postawią to przed wami. Kiedy idziecie do restauracji, nie martwicie się o każdą potrawę i nie zastanawiacie się, czy zasłużyliście na nią, czy nie. No, może czasem to robicie. Czasem mówicie, nie zasługuję, aby to dostać. To kosztuje $15, mogę zamówić tylko coś, co kosztuje $7 albo mniej. Sposób, w jaki zachowujecie się w restauracji, jest wspaniałym wskaźnikiem tego, jak zachowujecie się w życiu. Jest to niesamowita lekcja, której musicie się nauczyć. Kiedy wchodzicie do restauracji, czy po prostu zamawiacie coś, mówicie, tego właśnie chcę i wierzycie, że to dostaniecie. Czy też martwicie się, że was zignorują? Czy zaraz, kiedy tylko złożycie zamówienie, idziecie za kelnerem do kuchni i mówicie, och, pewnie nie będą mieli dobrej sałaty, pewnie nie podsmażą cebuli jak należy i nie będą mieli tego rodzaju grzybów, na jakie mam ochotę? Nie. Wierzycie, że dostaniecie wszystko, dokładnie takie, jakie chcecie i czekacie ze spokojem. Kiedy stawiają przed wami zamówienie, mówicie, dziękuję. Jeżeli się coś nie zgadza, prosicie o to, co jest potrzebne. I wtedy robicie postęp. Spójrzcie na boską nonszalancję, z jaką zamawiacie dania w restauracji. Tak właśnie zamawiacie też w życiu. Zdecydujcie się, czego chcecie. Zamówcie to, a dostaniecie. Wierzcie, że to otrzymacie. Jesteście wytworem swoich myśli. Jeżeli niczego więcej nie nauczycie się na tej planecie, nauczycie się, że to reguła tej rzeczywistości, jak również wielu innych. Myśl stwarza doświadczenie. Dlaczego nie dać sobie prezentu i nie zacząć myśleć o sobie w kategoriach wyjątkowości, wspaniałości i podniosłości? Uwolnić się od potrzeby posiadania reszty społeczeństwa po swojej stronie. Umocnijcie się. Dla niektórych z was to bardzo trudne. Jak macie się umocnić, kiedy nie macie zwyczaju tego robić? Wasze słowa albo napełniają siłą, albo ją odbierają. Chcemy, abyście mieli odwagę ożywiać swoje światło.
Chcemy więc podkreślić i przekonać Was w każdy możliwy sposób, że Wasze myśli tworzą Wasz świat. Eliminujcie z Waszego słownika słowa powinienem, próbuję. Jeżeli mielibyście płacić za każdym razem, kiedy wymawiacie te słowa, bylibyście w wielkich długach. Słowo powinienem sugeruje, że działacie pod zwierzchnictwem kogoś innego. Chcielibyśmy przypomnieć Wam, że jesteście swoimi własnymi zwierzchnikami. Jeżeli ktoś próbuje zdać sprawozdanie lub próbuje zmienić swoje wzorce, może próbować przez resztę życia. Próbować nie znaczy zrobić. Zawsze, kiedy używacie słowa próbuję, niczego nie dokonacie, ponieważ próbowanie jest wymówką. Próbowałem to zrobić, próbowałem i próbowałem. W swoim życiu używajcie słów tworzę, robię, powoduję. Zapomnijcie o słowie próbuję. Kiedy staniecie się ludźmi czynu i będziecie w stanie osiągnąć w życiu to, czego chcecie, dla wielu ludzi staniecie się przykładem. Istnieje przekonanie, że ilość wszystkiego jest ograniczona i że tylko nieliczne osoby mogą stać się ludźmi czynu, czyli sprawcami. Kiedy zaczniecie wykazywać, że możecie nagiąć prawa rzeczywistości, innym ludziom może się to nie podobać, ponieważ uważają, że macie coś, czego oni chcą, a czego nie mogą dostać, jeżeli wy to posiadacie. Jeżeli ukrywacie się za innymi i obawiacie się posiadać to, czego nie mają inni, ponieważ sądzicie, że nie ma tego dość dużo, nie rozumiecie, że ponieważ pozwalacie boskim zasadom pracować w swoim ciele i zakotwiczyć się na planecie, stajecie się żywym przykładem światła. Pozwalacie, aby ukryty cel światła przeszedł przez wasze ciało i stajecie się żywym przykładem tego, co inni mogą zrobić. Wszystkich was zamierzamy nauczyć wysokiej wibracji. Chcemy, abyście zrozumieli, że nie istnieją ograniczenia. Nie ma ograniczeń na tej planecie. Każda osoba na tej planecie może działać w duchu współpracy i wyjątkowości istnienia. Jakiekolwiek spotykacie na swej drodze dary duchowe i materialne, nie myślcie, że macie więcej szczęścia niż inni. Zrozumcie natomiast, że możecie sprawić, aby boskie zasady działały w waszym ciele fizycznym i że potraficie pokazać innym, jak to uczynić. Możecie powiedzieć: posłuchajcie, to działa. Zdołałem to zrobić. Wy też możecie to zrobić. Spędzacie godziny ucząc ludzi, aby nie obawiali się ekspresji swoich pragnień. Jesteście początkowo przerażeni, ponieważ wzrośliście w etyce, która mówi: tylko jeżeli pracujesz na coś, ma to jakąś wartość. Jeżeli nie pracujesz, może to mieć jakąś wartość? Jeżeli nie pracujesz ciężko, nie możesz niczego otrzymać. Jest niezbędnym to, abyście wszyscy spojrzeli na tę ideę ciężkiej pracy i na to, skąd ona pochodzi. Spójrzcie na swoich rodziców i na system ich wierzeń. Mówimy o narodzeniu się świadomości przedstawiającej nowy gatunek ludzki, który uczy się, jak działać bez wysiłku. Jeżeli coś nie przychodzi bez wysiłku, zapomnijcie o tym. Jeżeli wygląda, że zabiera to zbyt dużo pracy, coś mówi wam, że nie tędy droga. Tylko kiedy coś przychodzi bez wysiłku i po prostu wam odpowiada, nie zmuszając do zbyt wielkich starań, jest to właściwe. Jeżeli wszyscy zaczniecie tak żyć, całkowicie zmienicie sposób, w jaki świadomość podchodzi do życia, to nie jest nieodpowiedzialność. To nie jest pójście na łatwiznę. To nowy sposób przenoszenia cegieł z jednego miejsca na drugie. Pewnego razu rozmawialiśmy o wielkim stosie cegieł z grupą ludzi i zapytaliśmy ich, jak przenosicie cegły. Wszyscy powiedzieli: no cóż, podnosi się je jedna po drugiej. A my powiedzieliśmy: czy nikt z was nawet nie pomyślał o wynajęciu kogoś innego, aby to zrobił?
jeżeli Waszym zadaniem jest przeniesienie cegieł z jednego miejsca w drugie. Jak macie zamiar to zrobić? Wasza pierwsza odpowiedź może brzmieć: cóż, przeniosę je. Będę je przenosić jedną po drugiej. Możecie jednak zawołać kogoś i powiedzieć: przenieś dla mnie te cegły. Jeżeli to zrobicie, również wykonacie zadanie. Czy uważacie, że ukażemy was, jeżeli nie zrobicie tego sami? Nie, nie, nie. Wciąż wy sprawiacie, że praca została wykonana. Widzicie różnicę? Pieniądze zdają się być dla wszystkich drażliwym tematem. Wszyscy macie bardzo określone wyobrażenia co do sposobów zdobywania pieniędzy. Im bardziej wierzycie, że musicie ciężko pracować, aby zarobić pieniądze, tym ciężej będziecie musieli na nie pracować. Wielu z was wierzy, że całkiem normalne jest pracować ciężko na swoje pieniądze i że jeżeli nie zapracowaliście ciężko na swoje pieniądze, to są one brudne. Pozwólcie, że was poprosimy, abyście zapamiętali słowa bez wysiłku. Bez wysiłku i wprowadzili je do waszego słownika. Powiedzcie do siebie: zamierzam to osiągnąć bez wysiłku. Nie wysilać się, to znaczy kierować rzeczywistością, aby przedstawiała się wam w sposób, który oszczędzi mnóstwo energii, aby zużywała się w innych doświadczeniach. Pamiętajcie, wasza rzeczywistość jest rezultatem waszych myśli. Jeżeli wierzycie, że rzeczy przychodzą z trudem, to tworzycie? Wielu z was spędziło życie szanując i uznając za dostojnych obywateli członków rodziny lub osoby z towarzystwa, które reprezentują wobec was pewną etykę pracy i pewien system wartości. Nie przychodzi wam na myśl zakwestionować tę etykę pracy, ani zobaczyć, czy istnieje jakaś inna droga. Tak więc wierzycie, że aby zdobyć pieniądze, musicie zużyć wielką ilość energii albo musicie zostać zatrudnieni przez kogoś, kto wam je da, albo coś w tym rodzaju. Te idee są całkowicie i totalnie błędne. Nie sposób dostatecznie tego podkreślić. Kiedy odpuścicie sobie, duch zrekompensuje wam na różne nieoczekiwane sposoby. Nie zdarzyło się to dotychczas jedynie dlatego, że po prostu nie wierzyliście, że jest to możliwe. Kiedy wierzycie, że pewne rzeczy są możliwe, rzeczywistość się zmienia. Ta gra nazywa się stanem umysłu. Nie sposób dostatecznie położyć na to nacisku. Tak jak czujecie i jak odbieracie rzeczywistość, tak na nią zareagujecie i tak wam się ona przedstawi. To dlatego mówimy: zróbcie to. Bądźcie skandaliczni. Róbcie to, co was podnieca. Czyńcie niemożliwe. Możecie to zrobić. Możecie zrobić wszystko, co chcecie. Przemienicie wasz świat, obojętnie w jakim jest on stanie. Pamiętajcie, kiedy uczycie się reguł tej gry, że jesteście wytworem myśli i że stanowi to prawo waszego wszechświata, wszystko, co musicie robić, to myśleć, jakimi chcecie być, a będziecie takimi. Kiedy tylko to ustalicie, możecie modelować swoje ciało, możecie kształtować swój wiek. I możecie ustalać wszystko, co się z wami wiąże, ponieważ w sobie samych znajdziecie motywację, pobudzenie i siłę.